Pluto, siad, siad, siad. No nie, siad, 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 Pluto, siad. Nie, what the fuck? On lewituje. No Pluto, siad, siad, siad. Nie, 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 nie skok, tylko siad, siad. Co się stało? Ej, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. Drzwi nie zamknęliście. Spokojnie, ej, 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 nie atakujcie. Pluto, 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 broń mnie, atakuj, atakuj, atakuj. Co się stało? Stop, stop, stop. Co się stało? Kamery! Co kamery? Co? Jest tutaj! Co? Kto? Pluto jest! Nie, nie jest ciastek, to jest moje... To jest moje śniadanie! Hej, pancernik! Hej, Glutek! Co się stało? Hej, Litka! Hej, Natek! Hej, Tytmati! Co się stało? Hej. Musisz szybko zobaczyć to, co nasze kamery nagrały w nocy! Kamery? Macie kamery w domu? Ale chwila, moment! Ja muszę się przywitać z widzami! Hej, witajcie! Ja jestem Luper! A to jest kolejny odcinek Pluto! Chodź, chodź, chodź. Kolejny odcinek z Minecraft Rodzinki. Dzień dobry, kochani. Zostawcie w tym momencie łapkę w górę. Jedna łapka w górę to jest jeden dzień. Dobra. Jedna łapka w górę to jest jeden dzień bez matematyki więcej. Czyli jeżeli zostawicie dzisiaj 8000 łapek w górę, to 8000 dni nie będziecie mieli matematyki w szkole. O. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Proszę też od razu zasubskrybować kanał i napisać komentarz. Pluto to słodziak. To przypnę wam serducho. Ała! No dobra, idę. Cześć, Litka. Jak ten twój związek z Natkiem? Wszystko okej? A bardzo dobrze, tylko ostatnio mi kupił róże, a ja tak nie za bardzo przepadam z różami. Ode mnie na pewno nie widzi koloru, więc... Mówicie o mnie? Tak, mówię o tobie. Ty, Tati, jak tam u ciebie? Okay. Czemu drzwi otwarte są? No bo wybiegliśmy. Wybiegliśmy, dobra, jak najszybciej. Okej. Chcecie mi coś pokazać na tym telewizorze? Tak. To co, Lufer, ty nie umiesz, co się kompletnie wydarzyło, jak ja to widziałam na skórze. Spokojnie. Ale nie, no posłuchaj, jak ja to oglądałem z Matim i z Litką właśnie u mnie w pokoju, to opluliśmy mój ekran. No posłuchaj, o, ja tu schodzę na dół, oni oglądają serial i mówię, chodźmy, zobaczmy, co kamery nagrały. No ja idę sobie tutaj do kuchni, biorę sobie tak kawę tutaj taką, co nie? Tu masz taką kawę. No. Biorę sobie tak, taką kawę i idę tutaj do nich i mówię, chodźmy, obejrzymy sobie kamery. My ja tutaj siedziałem obok niego, tak? Patrzę na niego, patrzymy, co się dzieje, a ja takie biorę łyk kawy, patrzę, nie, patrzę na niego, patrzę tu i nagle takie... Aaaa, to skrąca kawa! Ała! No i później krzyczą na cały dom. Litka, ty wytrzymujesz z nim? Kochani, jak myślicie, co to jest? Co się wydarzyło? No bo ja nie wiem, ja nie widziałem, co się wydarzyło. Dobra, odpalajcie. Ja tutaj sobie... Natek, już nie płacz. Jak kiepko. Dobra, słuchajcie, odpalajcie. Mati, włączaj! No co, ty, Mati, twój zwykły pokój. Poczekaj chwilę, patrz. No, spokój, no. Oglądaj! No tutaj nic nie ma! No poczekaj! No widzisz, Luper? Widzisz? To jest Huggy Wuggy! Pokoju Matiego! No dobra, Huggy Wuggy wszedł do pokoju Tytmatiego, ale chyba nic się nie stało, no. No nie tylko u Tytmatiego był, tylko jeszcze u mnie był. Już się odpalam, Luper, patrz. No dobra, no patrz, no okej, odpalam. No znowu nic nie ma, nic się nie dzieje. No poczekaj! Poczekaj! Nic a nic. Cisza. Jeszcze chwila! Chwila, Lufer! Widzisz, tam jest! Właśnie, widzisz, to jest on! Tam jest! Czemu on wchodzi do waszych pokoi? Chciałbym to sam wiedzieć! Ale to jeszcze nie koniec wesołego cyrku! Patrz na to! Czekaj, która to była kaseta? O! Patrz! Widzisz? No na razie nic nie ma, no nic nie widzę! No poczekaj chwilę! Zobaczysz, co on zrobi! On zaraz wejdzie, Lufer, patrz! Już zaraz! Już za chwilkę, tak? Mówicie, że pije. Tak! Ja to nie znoszę. Gdzie ty wyszedłeś, Natek? No to toalety wyszedłem! Patrz! O, dobra, patrz teraz! Okej. Patrz uważnie! Już zaraz! No to zobacz, co zrobił. No i znowu wychodzisz! Gdzie ty teraz poszedłeś? Znowu do toalety! Co pyta się, tu muszę wchodzić? Posłuchaj, patrz uważnie! Jeszcze chwila. Boże, co jest? Znów wyszedłeś! No! Wywiązali z rękoli wczoraj, no wybacz! Ale czekajcie. To dlatego ja nie miałem koli w pokoju. Już teraz. O, patrzcie, wszedł. I teraz uważnie. Patrzcie, co on robi. I popatrz uważnie. No i wziął i wyszedł. Co? Co on zrobił? Zarąbał ci 3 monitory. Czyjaż? Zarąbał mi moje monitory, moje piękne monitory. Ej, a Smolak i Emilia też go mieli dzisiaj? Tak, bo był u nich, bo uciekli z domu. Tak, i
Właśnie tak się dowiedzieliśmy, że on tutaj pół w domu. Oni zaczęli wrzeszczeć, wrzeszczeć. Patrzcie, pan Bur był u nas! Napiszcie, kochani, komentarz! Hagi Wagi złapany na kamerze! To przypnę wam serce, serio, będę każdemu przypinał serducha. To jest poważne. No Hagi Wagi znowu wrócił, co się dzieje? Serio, napiszcie komentarz. Hagi Wagi na kamerze, to przypnę wam serce. Ej, a patrz na to, Luper, teraz! Ja to na taki smolak co obudził. I od tego się wszystko zaczęło. On się tak wydarł. Okej, wszedł. I Śmiski to jak ucieka, co się dzieje? No, on serio uciekł, on się tarł na cały dom. Dobra, a Emilię, pokażcie Emilię, pokażcie Emilię. Dobra, już pokazuję, czekaj. Pokaż. Druga faceta. Tak. Już. Emilii to stłuk falakot. Co, z perfumami. Flakon z perfumami. A. Mam perfumy jej. Tylko zapachu na to, on sam się wystraszył, jak widzisz. Zaraz będziesz widział. Bez skitu? No, widzisz? Co on? Czemu on wszedł do mnie? Czemu on wszedł do was na górę? Nie mam pojęcia. Nie wiemy właśnie. Ja nie wiem, który tu już jest Hagi Wagi. Ja też nie wiem. Piąty, ósmy, nie mam ja pojęcia. Ja chyba powinien dzisiaj założyć kamery, kochani. 8000 łapek w górę zostawcie o w tym miejscu i pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i oglądać dzisiejszy odcinek do samego końca. Dzisiaj idę spać, zamontuję kamerę i zobaczymy, czy Hagi Wagi do mnie przyjdzie, okej? Okay? Więc właśnie. Oglądajcie do samego końca dzisiejszy odcinek. Ty właśnie, a pan Piotr nie zna jakiegoś Hagiego? Właśnie nie wiem, się zna Pawełka. Ej, dobra, macie kamery? Tak, mamy. Dobra, tak, to zamontujmy teraz u mnie w domu. Litka, ty się nie boisz Hagiego Łagiego? Ja się strasznie boję, ty chociaż masz tego pieska małego, który cię słucha, który jest obronny, który by zagryzł tego całego Hagiego Łagiego. No ja wiem, on jest bardzo posłuszny i się zawsze mnie się słucha. Tak, 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 tak. Pluto, siadł. Siadł, Pluto. Pluto, siad. Ale on ma na imię Glutek. To jest Pluto. Pancernik. Glutek. Pluto. Pancernik. To wreszcie jak on ma na imię? Pancernik. Ten piesek ma na imię Pluto. Glutek. Pluto. Pancernik. Pluto. Glutek. A dlaczego na przykład nie Reksiu? Bo Pluto. Nie, to jest Pluto, kochani. Glutek. Proszę, każdy niech napisze komentarz, jak ma się ten piesek nazywać. W ankiecie zagłosowaliście właśnie tak, że 70% na Pluto, no to chyba Pluto. Kamery są zamontowane? Zamontowane, tak. Dobra. Tutaj zamontujcie, ja chcę, żeby była tutaj kamera. Tutaj tak, zamontujcie, to usuńcie, nie będzie tutaj jedna kamera, żeby prądu nie zużywał, bo mama mnie zabije. No i dzisiaj, jak zamontujemy kamery, tutaj też to usuńcie i tu też. Po jednej w pomieszczeniu. Jak dobra. Dzisiaj skończymy montać kamery, pójdziemy na szkolenie właśnie Pluta, tak? I pamiętajcie, żeby oglądać dzisiejszy odcinek do samego końca, żeby dowiedzieć się, czy do mojego domu też przyjdzie Hagi Wagi w nocy. Każdy niech zostanie do samego końca, bo jak nie zostaniecie, to dostaniecie jedynkę z matmy. O! No i dostaniecie jedynkę z matmy, jak nie zasubskrybujecie w prawym górnym rogu, albo tutaj na dole, no, więc klik. Dobra, jest zaprogramowane. Kamery powinny działać, więc możemy iść z Glutkiem na szkolenia. Na Plutem. Pancernikiem. Ej, dobra, dobra, słuchajcie, a co się, co jak Hagi Wagi tutaj przyjdzie? No, będzie mieli wszystko na kamerze. No niby tak, ale może ci... Na pewno będzie wszystko mieli na kamerze? No, tak, oczywiście. Na 1500%. No tak, tak, no, chyba tak, że Hagi ukradnie kamerę. O, tak. O! To wtedy. Nie. Nie. Ale patrz, kamery są ukryte. To jest... To jest chyba pani ze szkolenia. Pani ze szkolenia. Pani Kitkusia, to jest ta, która, o której adoptowaliśmy Pluta. Pancernika chyba. Chyba Glutka. Chyba Reksia. Pancernika. Pluta. Gluta. To jest Pluto. Reksia. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry, panie Luferku. Dzień dobry, pani Kitkusia, dzień dobry. Słuchaj, kiedy będziesz, bo za 5 minut zaczynamy. Za 5 minut? Tak. Za 5 minut? Tak. Serio? Za 5 minut. O nie. Za 5 minut. To jest na końcu miasta. Na końcu miasta. O nie. A jak się spóźnisz, no to odwołuję to spotkanie. A! Dobra, no to jedziemy. Idziemy w zasadzie. Czekaj, gdzie chcesz jechać? Mój samochód został wtedy w... Na dachu. Słuchajcie, mam plan. Panie Piotrze! Czy to nie przesada? Chyba wielka. Chyba to żart. To chyba jest żart, panie Piotrze. Lawa! Nie. Lawa? Ale dlaczego to jest lawa? Nie, a może to nie jest lawa? Czekaj, sprawdźmy to. Zium! Okej, to jest lawa. No. Macie wiatru? Z wodą? Mam tylko wędkę. Pluto? Łap! Pluto! To jest to! No i widzisz, wystraszyłeś psa. No i wystraszyłeś psa, super. Mam plan. Czy jesteście gotowi na detonację? Tak! Tak! Super! Odpalaj! 1! Nowy rok! Wow! Powinno się zapaść. Czekaj, sprawdzę. Powinno się... A! Działa!
Fuck! O-o, Dara. O-o. Wytnę to, nie mówcie panu Piotrowi. Wizy była. Halo, straż pożarna. Ja cię, niech ty chodźcie, nie zauważy. Chodźcie. Szybko, bo się spóźnimy. Spóźnimy się. Jakie ładne drzewo. Ciekawe cię jadą. Szybko, bo się spóźnimy. Jesteśmy! Dzień dobry! Dzień dobry, panie Kitkusio. Dzień dobry, ale pani jest superanska, że pani nam pozwoliła tego pieska adoptować, naszego kochanego Pluta. Pancernika! Reksia! Pluto! Plutek! Pancernik! To w końcu jak go nazwaliście? Pluto! Plutek! Reksio! Pluto! Plutek! Reksio! Pluto! Reksio! Niech widzowie zadecydują w komentarzach! Plutek! Pluto! Reksio! No to może być Bąbelek! Co? Co? Nie, lepsza bańka nawet jest. Albo Bonifacy, ja bym nazwał go Bonifacek na pewno. Bańka! Bonifacy. Dobra, zebraliśmy się tutaj, żeby nauczyć twojego psa różnych sztuczek. No. Luferek, mówiłeś, że jest bardzo posłuszny. Może daj mu jakąś komendę? No dalej, Lufer, co tak stoisz? Daj, komendę. Tu. Teraz! No Lufer, czemu stoisz w miejscu? Halo, ziemia do Lufra. Błagam, żeby się udało. Pluto! Siad! Siadać! Jak to zrobiłem? Ale super, czego nauczyłeś. Świetnie, Luferku. No to idziemy na pierwsze zajęcia. Jakie? Slalom, dobra. Chodź, Pluto, chodź. Lufer, macie pytanie, bo pancernik się chyba zepsuł. Glutek! Ej! Pluto! Tak, słoneczkuje. Może powiedz mu... Pluto! Wstań, Pluto! Pluto, on jest stary. Jest ci się zasłuchy. Luferku, czy na pewno go uczyłeś komend? No tak, ale się mnie nie słuchał, no. Prędzej gadaj z Małgosią. Piesku! Jak pani to zrobiła? To zrobiła. No wiecie, 15 lat praktyki. Wiedźma! O, drugi piesek. Jaki fajny. Dobrze, pokażę wam, jak powinno prawidłowo wyglądać slalom. Dobrze, obserwujemy. Dobrze. Chodź, Maksiu. Maksiu, jak fajnie. Wow. Jak kozacko. Dobry piesek. No to, Luferku, twoja kolej. Pluto. Ale chyba kolej jego jest pieska, nie jego. Pluto, chodź. To jest Glutek. To jest Reksio. Chodź, Pluto. No nie, Pluto! Słuchaj, myślę, że powinieneś pokazać mu, jak ty też idziesz. Powinien iść za tobą. A, w ten sposób. Chodź, Pluto. Chodź. O, w ten sposób. Dobrze ci idzie, Lufer. Dobrze ci idzie, no. Chodź. Pyk. Już kawałek. Pyk. O. No to teraz spróbujcie od nowa. Okej, chodź, Pluto. Tylko żebyś ty szedł prosto, a niech Bąbelek pójdzie slalomem. Dobra, Pluto, nie zawiedź mnie, chodź. Chodź. Jest! Brawo, Pluto. Ale kozacko. Jo, umie to. Jak fajnie! No i teraz powinieneś dać mu nagrodę. A nie mam, proszę pani. No to ja ci dam ciasteczka. To są specjalne smakołyki dla piesków i pamiętajcie, mówię do was wszystkich, nie dajemy czekolady psów, bo mają składniki, które mogą zaszkodzić zdrowiu. Nie dajemy pieskom czekolady. Dobra, pamiętajcie widzowie, nie dajemy pieskom czekolady. To są takie ciasteczka, takie smakołyki dla piesków, tak? Tak. A ser można? Nie. To co można? Tylko to? Nie, ciasteczka, na przykład Maksiu lubi tuńczyka. Tuńczyka? Tak. Tuńczyk? Tak! No, do widzenia wszystkim. Dziękuję, że dziękujemy pani. Dziękujemy. Mam nadzieję, że będzie się was słuchał i naprawdę pokazaliście, że potraficie nauczyć Bąbelka. Glutka. Luta, proszę pani. Sernika. Teraz słuchajcie. Do widzenia, pani Kusio. Do widzenia. Do widzenia. Słuchajcie, zaraz będzie noc.
będziemy polowali na Hagiego. Właśnie, muszę zadzwonić, żeby wrócili do domu. Musimy odzyskać moje monitory za wszelką cenę! Musimy sprawdzić, czy będzie w moim domu. Kochani, pamiętajcie, oglądajcie dzisiejszy odcinek do samego końca, do samiutkiego końca. No, na to jak ty, Maty, Litka, czy to na pewno dobry pomysł, żebym ja dzisiaj sam spędzał noc w domu bez was, szczególnie, że Hagiłagi jest na wolności? Spokojnie. Jak mam być spokojny? Mój pies nie jest psem obronnym, tylko jest psem do miziania, do kochania, do przytulania. Każdy piesek jest do przytulania, miziania i kochania. Chłopak, jesteśmy z tobą teraz tutaj w komunikacji, możesz się z nami tutaj kontaktować, robić cokolwiek. No tak, ale jak zasnę i jak on coś zrobi, a jak zabierze mi też monitory? No to odzyskamy, no to ale my musimy też uspokoić Smolaksa, Emilię, bo oni tutaj do nas przyszli, są cali roztrzęsieni. No ale, właśnie. Ale ja nie chcę zostawać sam, czy ja mogę u was za noc przenocować? Nie! No dlaczego nie mogę? Bo puszczę bąki w nocy. Nie puszczam bąków, wtedy puszczasz soczyste bąki. Nie, nie puszczasz, a po drugie glutek jest i by zjadł wszystkie kury Venoma. No właśnie, poznaj, no Luper, jest taki problem, że my mamy serio dużo na głowie, musimy opamiętać Smolaksa. Jasne. No, serio! Rufer, idź spać! Kamery wszystko złapią, zobaczymy rano, co się takiego wydarzy, jeżeli cokolwiek się wydarzy. Nie martw się o to. No, jasne. Jasne, serio ci mówię. Spokojnie. Dobra, Zatek, rozłącz się, my musimy... No nie, chłopaki, nie! Trzymaj się! No, na razie. To on zostawił mnie sam. Kochani, jeżeli chcecie, żebym przeżył dzisiejszy odcinek, proszę, zostawcie o tym o miejscu. Łapkę w górę i napiszcie komentarz Hagiłagi na kamerze, to przypnę wam serce. Kto nie napisze? Karolina, Kasia, Zosia, Marlena, Maria, Mateusz, Dawid, Ania, Tomek, Miłosz, Krzysztof, Stanisław. Kto nie napisze, do tej osoby przyjdzie potwór. No, idziemy spać. Pluto. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy dzisiaj w nocy. Boję się strasznie. Dobranoc. Ale się fajnie spało, Pluto. Nikogo w nocy nie było, to jest najważniejsze, bo jakbym się obudził, ja bym od razu to poczuł. Pluto! Gdzie jest Pluto? Pluto! Tutaj? Nie ma. Pluto. Hagiłagi porwał mi Pluto! Dzwonię do ekipy. To jest niemożliwe. Kurde, nie odbierają, idę do nich! Porwaj mi Pluto! Kochani, zostawcie łapkę w górę dla Pluto, o w tym miejscu, proszę! Żeby go odzyskać! Chłopaki! Mój biedny Pluto, Lucisław! Otwórzcie! Szybko! Halo? Luper, hej! Co jest? Helper! Hagiłagi był w moim domu! Co się stało? Porwał Pluta! Co? No, porwał Pluto! Posłuchaj, chodźmy do ciebie zobaczyć nagrania! Okej, szybko! Biedny Pluto! Ale jak to się stało w ogóle? No właśnie! Ja nie wiem jakim cudem ja tego nie poczułem! Wiesz, to jest jednak postać okay, z tego gdzie wymiaru. Gdzie był Pluto ostatni raz? Co? Gdzie był Pluto ostatni raz? No przy mnie był do mnie, we mnie wtulony. Pluto? No był we mnie wtulony, serio, z tego serca wam przysięgam. To może on, nie wiem, poszedł gdzieś później? Nie, poszedł. Albo poszedł z jakimś pieskiem innym. Nie, na serio. Pokaż to. Szybko chodź. Odpalaj. Enter. Dobra, tutaj jestem ja. Sam jestem z Plutem, okej. Patrzcie! On tu był! Przyszedł! Wszedł mi do domu! Patrzcie, jak zabiera Pluta! Pluto! Daj drugą kamerę! Daj kamerę z zewnątrz! Daj drugą kamerę! No. Jest salon wychodzi? O nie... O, mój Boże... Kochani! Was nadzieja. Proszę w tym o miejscu zostawcie 8000 łapek w górę. Bo jeżeli nie zostawicie 8000 łapek w górę, to nie uda nam się uratować Pluta. Napiszcie komentarz: Pluto, uratujemy cię. Uwolnimy cię od Hagiego Łagiego. To przypnę wam serce. Co my możemy zrobić? Nie wiem, musi.
Mam plan! No, jaki? Nie, jednak nie. Wiem! No! Nie, też nie mam. Wybaczcie, nie mam. Myśl! Mam! No! Nie, to jest głupie. Nieważne. Powiedz to. Co było głupie, no? Ej, a może powiem ty pani Kitkosi o tym, że pies zaginął? Nie! Czemu nie? Bo jak jej powiesz, to ona zabierze Glutka ze sobą. Ale patrz, ona wie jak... Nie wiem, on stać się na takich psich sztuczkach, ale, ona wie jak... Ale chcesz, żeby Lufer stracił Glutka? Ale chcesz, żeby on się w ogóle znalazł? Posłuchajcie, to ona przecież mu zakładała tu obroże, a wiecie, że niektóre obroże, jak wiecie, też ona mi w sumie tak podsłuchałam trochę od niej, te obroże mają GPS-y. I pewnie tamta też ma GPS-a. I ona wie, gdzie on jest. Nadajnik ma? Tak, pewnie ma, nie wiem. Dobra, może. Lufer, ubierz się, pójdziemy do niej. Jak wiecie, kochani, 8000 łapek w górę zostawcie, o w tym miejscu. Ja się ubieram, widzimy się w kolejnym odcinku. Przypominam wam, żebyście oglądali odcinki na playliście Minecraft Urdzinki, żebyście wbijali na nasze obozy zimowe. Na samym dole w pierwszym linku w opisie macie link do naszych obozów zimowych, gdzie będziecie mogli spotkać moją ekipę Lufixów i Pro. No i też oczywiście Minecraft, całą Minecraft rodzinkę. Ja idę się przebierać. Widzimy się w środę na kolejnym odcinku z Minecraft Rodzinki, jak ratujemy naszego Glutka. Trzymajcie się i pa pa! 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 Ała! Jedny piesek. Dobra, ubierz się, idź. Idź się ubieraj.